To z czego się pan utrzymuje? To jest dobre pytanie. Można nie, zapytać. To nie jest dobre pytanie, to jest pytanie właśnie urzędników z urzędu skarbowego. Ja mógłbym panu w pełni powiedzieć, z czego się utrzymuje, no, gdyby nie to, że mógłby mnie dopaść urząd skarbowy. Natomiast ja zajmuję się panu oszustwem. Ale proszę, oczywiście. Czy państwo? Oczywiście, z dumą. Jak najbardziej. Uważam, że niepłacenie podatków jest obowiązkiem każdego normalnego obywatela. Każdego normalnego obywatela, zwłaszcza mężczyzny, jak najbardziej. Natomiast ja zajmowałem się... Czy jako prezydent będzie pan do tego namawiał każdego obywatela Krakowa? Tak, jak najbardziej. I czy złoży pan oświadczenie majątkowe? Żeby omijać niesłuszne podatki, jak najbardziej, ale to nie pierwszy raz. Ja nakładam publicznie, do tego nakłaniam wielokrotnie. Natomiast ja mam, więc nie mam z tym żadnego problemu.